Alan Krupa, syn Edyty Górniak, nie obija się. Zakasał rękawy i poszedł do zwykłej pracy, co skrzętnie odnotował jeden z tabloidów. Dwudziestolatek jest też aktywny na polu muzycznym, realizując się jako DJ i raper. Edyta Górniak ma jedno dziecko. Jest nim dorosły już dzisiaj Alan Krupa. Pod koniec marca bieżącego roku mężczyzna świętował swoje 20. urodziny. W mediach jest o nim coraz głośniej, głównie za sprawą jego wejścia w świat show biznesu. Czym na co dzień zajmuje się Alan Krupa? Alan w 2022 roku wydał swój debiutancki singiel. Lambada, który utrzymał w hip-hopowym klimacie. Do tej pory utwór zebrał ponad 800 tysięcy. Wyświetleń na samym tylko YouTube. Znana matka doceniła twórczość syna, jednak jest też coś, z czego nie jest do końca zadowolicie. Mianowicie chodzi o język, jakim posługuje się raper, natomiast tyle, co tam jest przekleństw, to ja nie słyszałam przez całe jego życie. To było dla mnie trochę dziwne. Niby w muzyce miękko to wchodzi, ale do mnie się nigdy tak nie odezwał. Nawet jak czasami tak porządnie się sprzeczaliśmy, to on nigdy nie powiedziałby takiego słowa, wyjawiła Edyta Górniak w rozmowie z portalem Jastrząb Post. Życie prywatne Alana Krupy. W karierze Alan może liczyć na wsparcie ze strony swojej dziewczyny, Nicole Pniewskiej, początkującej wokalistki i córki milionera, Bartosza Pniewskiego. Para rezyduje w Monako, gdzie raz po raz pracuje nad nowymi piosenkami, jak dorabia syn Edyty Górniak? Portal se.pl zamieścił zdjęcia, na których widać, jak Alan i Nicole dorabiają sobie, sprzedając kiełbaski i frytki w food trucku, prowadzonym przez ojca dziewczyny. Chłopak pewnie nie zarabia na tym kokosów, ale tak samo jak pozostali pracownicy ma płaconą stawkę za godzinę, a co najważniejsze może wspierać rodzinny już niemal biznes, udało się ustalić dziennikarzom Super Expressu. Niezależnie od tego, ile by nie zarabiał Alan, jego postawa zasługuje na uznanie. Chłopak pokazał, że nie boi się pracy i że sodówka nie uderzyła mu do głowy, tak jak ma to niekiedy miejsce w przypadku innych dzieci znanych rodziców.